Cześć, z tej strony Karolina i dzisiaj mam przyjemność zaprosić Was na bardzo proste taki. Do ich stworzenia wykorzystałam drewienko, które pozostało mi po siatce rybackiej. Postanowiłam zagruntować przestrzeń, dzięki czemu moje media nie będą szybko wchłaniały się w podłoże, a sama farba będzie łatwa do modelowania. Do stworzenia mojego tła wykorzystuję farb matowy. Dwa kolory delikatnie przecieram, dodaję odrobinę wody, dzięki czemu te dwa kolory się łączą ze sobą. Przy takiej kolorystyce jest to mało istotne, ale gdybyśmy pracowały z kontrastowymi kolorami, miałoby to znaczenie. Postanowiłam nanieść teksturę. Do tego wykorzystałam szablon i oczywiście pastę modelującą. Następnie przyszła kolej na kompozycję. Do jej stworzenia wykorzystałam oczywiście gazę, naturalne muszle i odlewy. Odlew kotwicy, odlew dużej muszli, ale i też znalazło się miejsce na kawałek papieru. Wycięty element jak najbardziej tutaj pasuje. Po przyklejeniu wszystkiego oczywiście przyszedł czas na wypełnienie. Do tego potrzebowałam kuleczek. Kuleczki dają świetne możliwości nadania w projekcie zarówno tekstury, jak i wypełnienia. Przy niewielkiej ilości elementów ozdobnych spójrzcie, jak łatwo stworzyć bogatą kompozycję. Farby akwarelowe w projektach mikset mediowych sporadycznie używam. Akwarela jest mniej przewidywalna i cały czas reaguje. Dotyk, pot, woda powoduje, że ona się cały czas zmienia. Ale czemu nie?
te farby akwarelowe opalizują. Są niezwykłe. Nie dość, że są metaliczne, to jeszcze troszkę inaczej wyglądają zarówno na białym, jak i na czarnym tle. Spójrzcie sami. Efekt rustykalny możecie osiągnąć na wiele różnych sposobów. Tym razem chciałam Wam pokazać, jak można bardzo szybko i łatwo uzyskać efekt rdzy przy pomocy past od Finobar. Nakładam kolory zgodnie z tym, co czuję, jak czuję, co lubię. Ja najmniej lubię kolor właśnie musztardowy, dlatego też aplikuję go na początek. Chcę, aby jak najmniej był widoczny. Następnie dodaję kolejne kolory, a cały efekt na koniec po wysuszeniu przecieram odrobiną złota. Na koniec, do wypełnienia kompozycji, użyję chlapnięć białą farbą. Farby od Finobar, akrylowe, matowe, białe, Impast są bardzo napigmentowane i niewielka ich ilość wystarczy do wypełnienia przestrzeni kolorem. Mam nadzieję, że taki przypadły Wam do gustu. Zapraszam do subskrybowania kanału i pozostawienia śladów w postaci komentarza.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.